Jeśli jesteś stałym słuchaczem lub słuchaczką tego podcastu, będzie mi bardzo miło, jeśli poświęcisz chwilę na wystawienie mu oceny. Możesz to zrobić zarówno w aplikacji Spotify, jak i na iTunes. Nie zapomnij zaobserwować mojego podcastu i dodać go do swojej biblioteki. Doceniam każdą formę feedbacku, dzięki któremu program rozwija się i trafia do szerszego grona odbiorców. Dzięki. Cześć, słuchacie podcastu Karoliny Sobańskiej, a to jest odcinek 229. W tym programie poruszamy tematy związane z dobrym życiem i celebracją codzienności. Wraz z końcem lata przychodzi koniec zabawy, a nas dopada smutek, marazm, chcemy zapaść w zimowy sen i obudzić się wiosną. No może z przerwą na święta Bożego Narodzenia. Brzmi znajomo? Jesienna chandra i melancholia to normalne zjawiska, ale zimne pory roku nie muszą być aż tak straszne. Zaprosiłam do siebie psycholożkę i psychoterapeutkę Anię Cyklińską, aby zrozumieć, skąd biorą się te jesienne smutki. Porozmawiamy o sezonowej depresji i dowiemy się, jak wpływa na nas brak słońca. Poruszymy temat rozpoznawania negatywnych emocji i nieprzywiązywania się do nich. Poznamy sposoby na to, by poczuć się lepiej i nauczyć się doceniać zimne miesiące, co jest szczególnie istotne w Polsce, bo to w końcu połowa całego roku. Dodam jeszcze, że partnerem odcinka jest marka Mini i ich kampania Mini pełne dobrej energii. Nie ukrywam, że elektryczny samochód Mini Cooper SE to moje małe marzenie. Nie wiem, czy wiecie, ale pierwszy w pełni elektryczny model Mini zadebiutował prawie 3 lata temu, a w tym roku miała miejsce premiera jego edycji specjalnej Mini Resolute. A największą ciekawostką jest fakt, że Mini kojarzone jest z samochodem miejskim i jest to poniekąd prawda. Zasięg elektrycznego Mini Cooper SE pozwala bowiem na jazdę po mieście nawet przez tydzień na jednym ładowaniu, poruszanie się buspasami, unikając codziennych korków, a w Warszawie i w innych wybranych miastach możliwe jest również darmowe korzystanie z parkingów miejskich. Mini to jednak przede wszystkim frajda z jazdy dzięki mocy 184 koni mechanicznych i gokartowym korzeniom marki. Także pozytywne emocje w sezonie jesienno-zimowym są gwarantowane, a ja nie mogę się już doczekać jazdy testowej. Poniżej w opisie odcinka podlinkuję Wam stronę, na której możecie znaleźć więcej informacji. A teraz zapraszam Was do wysłuchania rozmowy z Anią Cyklińską. Cześć Ania. Cześć. Bardzo jest mi miło gościć Cię w podcaście i dziękuję, że przyjęłaś moje zaproszenie. I miałam taki plan na taki jesienny odcinek, gdzie spotkamy się w ponurej aurze, w ulewę albo w jakiś taki mega zimny poranek, a za oknem jest słońce, więc musimy się wczuć w ten klimat nadchodzącej jesieniu zimy. To po pierwsze, a po drugie chciałam Ci powiedzieć, że jak zobaczyłam, że dzisiaj jest słońce, to ja od razu poczułam się radosna i szczęśliwa i zastanawiam się, czy to jest normalne. Tak, no my często reagujemy naszym nastrojem na pogodę, chociaż co ciekawe, nie ma też jasnych jakichś badań naukowych, które by to potwierdzały. Wręcz przeciwnie, kiedyś znalazłam takie badanie, które mówiło, że faktycznie czasami utożsamiamy swój nastrój z pogodą, ale wtedy, kiedy nie jesteśmy świadomi tego efektu. Jak ktoś nam powie, że no ale właśnie jest taka pogoda, to łatwiej nam to wtedy przeformułować i poszukać czegoś w naszym życiu, co byłoby na przykład jakimś pozytywnym wzmocnieniem. W zasadzie, no dobra, ta pogoda jest dzisiaj słaba, ale przecież nie wiem, mam fajną pracę i nie wiem, zjadłam dobre śniadanie i wiesz, cokolwiek, nie? Więc jakby to jest taki nieoczywisty efekt. No ale zdecydowanie większość osób, i to dowód anegdotyczny, cieszy się właśnie na tą słoneczną pogodę, szczególnie już kiedy zbliża się jesień. W zasadzie już jest jesień. Dzisiaj trudno w to uwierzyć. Tak, no dzisiaj jest wyjątkowo ciepło, jak to nagrywamy. Nie wiem, jak będzie, kiedy ten odcinek wyjdzie. Ale też postaram się odpowiedzieć trochę właśnie o tym, jak sobie radzić z taką szarugą za oknem. Ale to jest ciekawe, co mówisz o tych badaniach, że słyszymy, że skoro jest brzydko, mamy się smucić, więc szukamy powodów, żeby być radosnymi. W sumie spoko technika, jeżeli to działa i to ma nam polepszyć nastrój. Jednak, no właśnie, w tym świecie, w tej aurze jesiennej,
zazwyczaj jednak nie dopada nas jakiś booster energetyczny i nie czujemy się pełni życia i chętnie do działania, tylko właśnie jest odwrotnie i tak trochę zwalniamy, czujemy się przygnębieni, przychodzi taka melancholia, chandra. No właśnie, czy myślisz, że to jest tak stricte związane z pogodą, czy to jest jakaś kwestia naszej cykliczności i zakończenia tego sezonu letniego? Czy w ogóle psychologia mówi coś o tym, skąd się bierze ten spadek nastroju? Tak, wiesz co, psychologia o tym mówi, dlatego że istnieje takie zaburzenie jak sezonowa depresja, czy jest taki skrót w języku angielskim od seasonal affective disorder, czyli SAD. I faktycznie to jest takie zaburzenie, w którym obserwuje się minimum 2 lata z rzędu u osoby właśnie taki spadek nastroju, epizod depresyjny właśnie w tym okresie jesienno-zimowym. I psychologia tłumaczy to efektem skróconego dnia i braku światła słonecznego. No i jak sobie pomyślimy w ogóle o naturze, przyrodzie, zwierzętach, a też jesteśmy zwierzętami poniekąd, no to naturalne jest, że jesienią następuje właśnie jakieś wyciszenie aktywności. Wiele zwierząt gromadzi zapasy, zapada w jakiś sen zimowy lub półsen. Drzewa zrzucają liście i natura też jakby się tak hibernuje. No a my co robimy? Wracamy z wakacji, które były latem i czeka nas jakiś nawał obowiązków od jesieni. Potem są święta, więc już też biegamy po centrach handlowych, szukamy prezentów w grudniu. Potem od nowego roku też jakiś tam kolejny nawał obowiązków zazwyczaj na każdego z nas czeka po tej przerwie. No i wydaje mi się, że czasami ten sezon jesienno-zimowy jest bardziej intensywny nawet niż ten sezon letni, gdzie właśnie w lato my sobie dajemy trochę luzu, więcej korzystamy właśnie z tej pogody, jakoś chcemy celebrować życie na przykład towarzyskie, a nie zawalać się pracą. I wydaje mi się to takie w ogóle odwrotne, jak natura powinna to przewidzieć, bo ja też widzę po sobie, jak jestem bardziej senna, mam też taki większy apetyt, więc jakby zazwyczaj trochę właśnie jak jakiś taki zwierzę, trochę hibernuję, więcej czasu spędzam w mieszkaniu, jem jakieś takie sycące posiłki i to mi się kojarzy właśnie z jakimś takim naturalną cechą tego okresu i staram się dawać sobie tą przestrzeń, ale no niekoniecznie jest to związane z pracą, tak? Nie u każdego będzie na przykład taka możliwość, że no to sobie teraz mniej popracuję i zrobię sobie więcej przerwy, no bo my sobie tego zazwyczaj jakoś super nie wybieramy, będąc na etatach i tak dalej. A jednak natura trochę stara nam się powiedzieć, że no to nie jest czas na zapieprz. Powiedziałaś o sezonowej depresji. Czy to jest przypadłość, schorzenie, którą powinniśmy się bardzo przejąć? Czy to już jest jakiś przypadek do potencjalnego leczenia? Czy to jest jakieś takie zjawisko na tyle normalne i powszechne, że należy to w pewien sposób akceptować i normalizować? Wiesz co, jeśli mówimy o depresji, to zawsze mówimy o jakiejś formie leczenia, czyli albo o psychoterapii, albo o leczeniu farmakologicznym, czyli wizyta u psychiatry zawsze powinna być konieczna, jeśli widzimy, że ten nastrój obniżony utrzymuje się minimum 2 tygodnie. Jeśli właśnie towarzyszy nam taki brak energii, bo to też nie zawsze musi być stricte związane ze smutkiem, czasem nawet z jakąś taką większą irytacją, drażliwością, no ale jeśli czujemy taki spadek energii, właśnie jakąś nadmierną senność, brak chęci do działania, to zawsze powinien być jakiś sygnał, że powinniśmy udać się do psychiatry czy też do psychoterapeuty. Szczególnie jeśli właśnie to się utrzymuje w takim braku chęci do działania, jeśli nie czujemy żadnej przyjemności, nawet z rzeczy, które dotychczas sprawiały nam przyjemność. Natomiast niekoniecznie jakby nie zawsze stosuje się farmakoterapię w przypadku depresji sezonowej, ponieważ dużą skuteczność ma też fototerapia, czyli terapia właśnie takimi lampami, które emitują bardzo jasne światło i one też są wymiarowo dość duże. Tutaj teraz pokazuję, że to może być nawet wielkości, nie wiem, 2 głów, taka naprawdę duża lampa. I to naświetlanie ma mieć miejsce rano,
wtedy faktycznie jakby następuje taki efekt, który powinien następować naturalnie, kiedy na przykład budzimy się właśnie teraz nawet tą wczesną jesienią, to słońce już jest za oknem, nie? I jakby wychodzimy na przykład do pracy czy po jakieś zakupy i naturalne jest, że to światło po prostu wpada nam gdzieś do oka, nawet jeśli nie patrzymy prosto w słońce. Natomiast w tych zimowych miesiącach szczególnie często osoby budzą się, kiedy jest jeszcze ciemno i gdzieś zanim docierają do biura czy do jakiegoś miejsca pracy, to już są w sztucznym oświetleniu, często też jakimś takim mało doświetlonym czy o mało przyjemnej barwie światła. Wychodząc z pracy znowu już jest czasami ciemno po zachodzie słońca, więc my dużo czasu spędzamy wtedy albo w sztucznym oświetleniu, które też nie jest odpowiednio dopasowane do naszych potrzeb, albo w ogóle kiedy już nie ma słońca na zewnątrz. I to jest po prostu też, no, jest to naturalne niby dla naszej strefy umiarkowanej, tak to się nazywa, patrzę na mapę za tobą. Natomiast no, nie jest to naturalne dla organizmu człowieka, żeby nie widzieć światła. Czyli my się tak niby zaśmiałyśmy na początku, że o, świeci słońce i wszyscy się cieszą, mhm. Ale jednak ten brak ekspozycji na słońce właśnie w tym okresie jesienno-zimowym jest głównym czynnikiem, który wpływa na nasz spadek nastroju. Tak, no może być oczywiście jednym z czynników, ale faktycznie ta rola światła jest bardzo niedoceniona i to może trochę brzmieć mało naukowo-psychologicznie, ale właśnie jednym z badaczy, który gdzieś promuje to podejście, bardziej popularyzuje to podejście, ponieważ sam chyba nie zajmuje się badaniami na ten temat, to jest Andrew Huberman, czyli autor już teraz słynnego podcastu Huberman Lab, który bardzo często podkreśla właśnie rolę światła też dla tego, w jaki sposób funkcjonujemy na co dzień i w jaki sposób śpimy. Ponieważ kiedy pozwolimy na docieranie światła do naszego oka rano i to najlepiej w okolicy wschodu słońca, ponieważ wtedy to światło jest nisko na horyzoncie i wpada nam do oka pod odpowiednim kątem do siatkówki. Z kolei ten sygnał świetlny przechodzi potem do jądra nadskrzyżowaniowego, który jest uznawany za taki nasz wewnętrzny zegar w mózgu czy w ogóle w układzie nerwowym. I wtedy jakby to ten sygnał daje gdzieś kolejny sygnał, żeby wytworzyć produkcję kortyzolu, który często kojarzy nam się też bardzo negatywnie, bo jest to hormon stresu. Natomiast o poranku ten podwyższony poziom kortyzolu jest naturalny i on też pozwala na to, żeby ustabilizować jego poziom w kolejnej części dnia. To znaczy jest taki wyrzut, potem jest spadek i nie powinno być wielkich wahań kortyzolu. Natomiast jeśli nie ma tego wyrzutu z jakiegoś powodu, to łatwiej jest o właśnie te wahania w ciągu dnia, które prowadzą też do utrzymywania się jakiegoś podwyższonego, chronicznego poziomu stresu, który też może prowadzić do depresji właśnie. Natomiast jeśli pozwolimy właśnie na ten wyrzut kortyzolu, na to, że oglądamy światło, później też naturalnie po około 16 godzinach zaczyna się produkcja melatoniny, czyli hormonu ułatwiającego nam sen, dzięki czemu łatwiej nam się zasypia wieczorem i łatwiej nam się wstaje rano, bo już po takim kilkudniowym naświetlaniu, to możemy tak przetłumaczyć, można zaobserwować, że naturalnie budzimy się w tej godzinie, w której zazwyczaj na przykład mamy budzik. Mhm. I to jest coś, co ja też zaobserwowałam na sobie. Nie jestem bardzo konsekwentna w tym naświetlaniu się, wychodzeniu rano, no bo wiadomo, nie zawsze te nawyki udaje się utrzymać, ale faktycznie byłam bardzo zdziwiona, kiedy miałam właśnie w tym okresie jesienno-zimowym problem ze wstawaniem. Potrafiłam spać 9-10 godzin i w ogóle nie miałam ochoty wstać z łóżka. Nie dlatego, że odczuwałam jakąś depresyjność, tylko po prostu nie miałam siły i jakoś czułam się senna. To faktycznie już po kilku dniach takiego regularnego naświetlania po prostu budzę się 5 minut przed budzikiem. I mam takie poczucie, że okej, wyspałam się, mogę już teraz wstać, nie chce mi się robić kolejnej drzemki. I to jest też takie bardzo fajne, miłe uczucie motywujące do działania. To jest super, bo to pokazuje, że da się coś z tym zrobić. Mm-hmm. Ja teraz tak kojarzę, że słuchałam kiedyś podcastu, w którym prowadzący powiedział, że on wstaje bardzo wcześnie, długo przed wschodem słońca często, bo to na przykład jest 5 rano, i zapala wtedy światła w domu po to właśnie, żeby mieć ten wyrzut kortyzolu, żeby się obudzić. Wiadomo, że
w idealnym świecie byłoby to wschodzące słońce i byłoby to cudowne światło. No ale właśnie, tak samo są teraz coraz bardziej popularne te sauny z światłem podczerwonym, które właśnie mają wpływać kojąco wręcz na nasz organizm. I cieszę się, że wyjaśniłaś, jak to działa od strony naukowej, bo właśnie tak jak Ci mówiłam przed nagraniem, ostatnio odnosiłam się do tej techniki i do tego patentu na patrzenie we wschodzące słońce i w zachodzące słońce, ale za bardzo nie umiałam sięgnąć po jakieś sensowne fakty. Także teraz już wszyscy po prostu wiemy. Można to pewnie jeszcze bardziej szczegółowo wytłumaczyć, ale już moje kompetencje już też się kończą. Tak, ale zachęcam do odsłuchania, bo jest kilka odcinków w Huberman Lab o tym. No i oczywiście też pojawia się wątpliwość, co jeśli wstajemy rano i jest jeszcze ciemno. Tak jak powiedziałaś, można zapalić te światła, ale zwykle to i tak jest za małe natężenie, jeśli zapalimy na przykład światło nad sobą, czy nawet jakieś lampki boczne i porównamy to światłomierzem z tym, jaka jest ilość światła na zewnątrz, nawet w taki lekko pochmurny dzień, to jest ogromna różnica, ponieważ no, powierzchnia nieba jest zdecydowanie większa niż powierzchnia lampy, która świeci. No i tutaj rozwiązaniem jest albo właśnie zakupienie takiej lampy antydepresyjnej. Zazwyczaj one są bardziej kosztowne, więc można się posłużyć też jakąś taką alternatywą typu Huberman też właśnie polecał lampę do selfie, która jest takim tym ringiem i można tam ustawić takie właśnie światło o chłodnej barwie, które wtedy jest po prostu bardziej intensywne dla oka. A potrzebujemy tego jasnego światła, takiego intensywnego, nawet na to 10 minut około, bo tyle gdzieś mniej więcej powinno trwać to naświetlanie. Właśnie dlatego, że ta siatkówka rano jest mniej wrażliwa. To znaczy naturalnie, jeśli otwieramy zasłony w sypialni rano, to trochę mrużymy oczy, bo to światło wydaje nam się intensywne, a w ciągu dnia wydaje się już zupełnie naturalne. Więc chodzi o to, żeby też jak najbardziej przyzwyczaić to oko rano do światła. I nawet to 10 minut, czy jeśli mówimy o wyjściu na zewnątrz, jakiś pochmurny dzień, to może nawet można to wydłużyć. Powinno już gdzieś tam dać ten sygnał i trochę nas naświetlić pozytywnie. Ale myślę, że warto dodać, że skoro to światło rano jest w stanie nas rozbudzić, to może warto się zastanowić, czy to światło wieczorem z naszych ekranów, czy z naszych lodówek, czy z różnych innych sprzętów nie powinno być ograniczone. Dla mnie to jest gdzieś tam, wiesz, jakiś taki nawyk, który wprowadziłam od lat, ale my czasami się zastanawiamy właśnie, czemu mamy problemy ze snem, czy wybudzamy się w nocy, kiedy idziemy do toalety, no bo jeżeli sprawdzamy telefon albo właśnie sprawdzamy godzinę, no to właśnie dzieje się to, co jest w stanie nas rano postawić na nogi, więc to jest ogromne jakieś takie pobudzające działanie. Tak, i właśnie co ciekawe, jeśli spojrzymy rano na telefon i nawet jeśli to będzie rozjaśniony ekran, to przez to, że ta siatkówka nie jest jeszcze taka czuła, to nam praktycznie nic nie zrobi, bo to jest za mała ilość światła. Natomiast już w nocy czy na wieczór, kiedy to oko jest przyzwyczajone do światła, to jednak potrafi zaburzyć ten rytm melatoniny i faktycznie szczególnie właśnie to takie niebieskie światło będzie często wpływało na to, że będziemy mieć też mniej efektywny sen. Nawet jeśli nie mamy problemu z zasypianiem, to jednak no, te hormony gdzieś produkują się poza naszą świadomością i to nie będzie tak regeneracyjny sen, dlatego też poleca się właśnie wieczorem na odwrót wyciszyć te wszystkie światła, jeśli oczywiście nikt nie każe żyć w ciemności, ale są różne patenty, można zaopatrzyć się w żarówki o ciepłej barwie albo wręcz kolorowe, czyli pomarańczowe czy czerwone światło będzie bardziej neutralne dla oka. Światło ze świec będzie w ogóle neutralne dla oka, czyli jeśli chcemy iść na ognisko wieczorem, to nie musimy się martwić, że się naświetlamy. Że się rozbudzimy za tak. bardzo. I też ważne, żeby to światło wieczorem było na poziomie wzroku, a nie takie od góry. I wtedy faktycznie fajnie też mieć jakąś lampkę o ciepłej barwie, czy taką właśnie mniej świecącą w łazience, jeśli idziemy się wieczorem późno kąpać, czy właśnie jeśli wstajemy w nocy, żeby się załatwić, to też starajmy się nie rozpalać wszystkiego światła, bo no, zazwyczaj nie ma takiej potrzeby. Nasze oko jest w stanie naprawdę dobrze widzieć przy małej ilości światła, a zazwyczaj coś tam do mieszkania wpada przez okno, jakaś, nie wiem, lampa, jakieś i światło z zewnątrz, no chyba, że ktoś mieszka w
bardzo ciemnej okolicy, nie wiem, w lesie, więc nie ma takiej potrzeby i faktycznie to światło staramy się jak najbardziej ograniczać wtedy. A czy nie jest też tak, że ten mało efektywny sen, o którym wspomniałaś, może wpływać na nasz obniżony nastrój i na całą kaskadę właśnie tych objawów jesiennego spadku nastroju? Jasne, jak najbardziej. Ja jestem w ogóle ogromną fanką snu i higieny snu i promowania jej. I często mówi się, że te problemy emocjonalne u nastolatków teraz występujące też w dużej mierze wiążą się z tym, jak małą wagę nastolatki przykładają do tej higieny snu. I to po części wynika z tego, że nastolatki mają naturalnie przesunięte tą taką naturalną senność i powinny wstawać trochę później, ale niestety szkoły tego nie ogarniają i często każą im tam przychodzić na ósmą. Natomiast właśnie ta tendencja do przebywania na telefonach, na komputerach jest też dużym czynnikiem. Jest to oczywiście jakaś hipoteza, nie mówię, że to jest jedna słuszna prawda, ale no też wiele z nas jednak lubi włączyć sobie Netflixa wieczorem, czy może tam z kimś pisać na telefonie i nawet jeśli, nie wiem, chcemy poczytać książkę, to często rozpalamy jakąś taką żarówkę świecącą mocno i nie zwracamy na to uwagi, a jednak no, powinno, szczególnie właśnie jeśli cierpimy na jakieś trudności, zaburzenia snu, no to powinno być naszym priorytetem, bo no chyba każdy z nas kojarzy, jak po nieprzespanej nocy fatalnie się czuje. I jeśli wyobrazimy sobie, że to samopoczucie się przedłuża i przeciąga na, nie wiem, tygodnie czy miesiące, To naprawdę jest nic przyjemnego i też dlatego zaburzenia depresyjne i te zaburzenia snu często ze sobą współwystępują. Ale też widzę tutaj podobieństwo do tego, co powiedziałaś o tym, że paradoksalnie w tym czasie, kiedy mamy mniej energii, mamy mniej światła, my więcej pracujemy, mamy więcej obowiązków, bo latem pozwalamy sobie na celebrację, spędzanie czasu ze znajomymi, jakieś takie większe odpuszczenie. I podobnie jest właśnie z tymi ekranami, że latem siedzimy na dworze właśnie, czy to przy ognisku, czy w knajpie, śmiejemy się, jesteśmy nad rzeką, cokolwiek. A jesienią siedzimy przed telewizorem, właśnie puszczamy sobie Netflixa i jeszcze bardziej się naświetlamy, więc jeszcze bardziej pogarszamy sobie ten sen. I to jest zupełnie jakby, niby nam się wydaje, że to jest intuicyjne, a tak naprawdę robimy sobie większą krzywdę. Tak, no i jakby tutaj też nie chodzi o to, żeby teraz promować jakieś skrajności i w ogóle zakazać oglądania telewizji wieczorem, ale chodzi o jakąś taką równowagę, czyli jeśli jesteśmy w stanie poświęcić tą godzinę przed pójściem spać na właśnie już takie wyciszenie i robienie czegoś w mniejszym natężeniu światła, też mniej stymulującego, ta ostatnia godzina przed snem to nie jest dobry czas na przykład na przeglądanie wiadomości i co się zdarzyło, bo to są często też rzeczy, które nas pobudzają emocjonalnie. To nie jest dobry czas, żeby zaczynać jakąś dyskusję z partnerem czy partnerką, która nas też jakoś pobudzi i sprawi nam jakąś przykrość, tylko to jest już czas na wyciszenie, na właśnie może poczytanie jakiejś książki czy porobienie czegokolwiek innego offline. Coś, co nie będzie nas jakoś stymulowało, czy właśnie zrobienie sobie jakiejś takiej rutyny pielęgnacyjnej, też przy mniejszej ilości światła, nie żeby gdzieś... Bo to jest też często tak, że nam się wydaje, że no okej, tutaj mamy mało światła, ale wchodzimy do łazienki, która jest po prostu rozświetlona na maksa. I ja już się przyzwyczaiłam, że przy takim minimalnym świetle biorę prysznic i da się wszystko zrobić. Więc jakby starałam się jak najmniej też siebie pobudzać i wtedy naturalnie też ta senność przychodzi nam. No bo jeśli już nie mamy co robić, nie ma ekscytującego kolejnego odcinka serialu, to jest naturalne, że nasz układ nerwowy też się wycisza. Wrócę sobie jeszcze raz do tej sezonowej depresji, bo zastanawiam się, jak bardzo to może być powszechne zjawisko w Polsce. Nie wiem, czy jakby masz dane na ten temat, czy mamy w ogóle tego typu informacje, ale no Polska raczej jest takim zimniejszym krajem, więc wydaje mi się, że te kraje ciemniejsze, kraje północy są też bardziej narażone na to, żeby spotykać się, żeby dopadała nas ta sezonowa depresja. Czy tak jest? Wiesz, to nie pamiętam dokładnych statystyk, ale też wydaje mi się, że jednak to nie jest coś, co docelowo psychiatrzy diagnozują. Raczej to jest taki efekt gdzieś jakby znany i opisywany w podręcznikach, ale chyba w praktyce nie znam dużo przypadków, gdzie ktoś dostał taką diagnozę. Natomiast co ciekawe, faktycznie te kraje północy, skandynawskie też borykają się z tym zdecydowanie częściej i tam ta ilość światła jest jeszcze mniejsza.
Natomiast ewenementem jest Islandia, na której praktycznie w ogóle to nie występuje. To i też w ogóle nie występuje światło zimą. Tak, i w ogóle jest jeszcze ciemniej. Ona jest jeszcze przecież wyżej w kierunku północnym. I naukowcy też trochę nie wiedzą dlaczego. Jest taka hipoteza, że być może to jakiś tam gatunek ryb, który oni jedzą jakoś tam. Czy w ogóle może jakieś genetyczne podłoże ku temu jest. No nie wiadomo do końca, ale faktycznie z czym wyżej, no to tym większe prawdopodobieństwo, czym wyżej na mapie, to tym większe prawdopodobieństwo, że osoby z tego kraju będą się z tym zmagały. Co ciekawe, kiedyś jeszcze pracując w korpo, moim szefem był Włoch, który właśnie po przeprowadzce do Warszawy nie wiedział w ogóle, co się dzieje, dlaczego właśnie ma jakieś takie dziwne objawy. Nie powiedział wtedy o depresji, ale no być może dlatego, że był moim szefem i nie chciał się przyznać. Przyznać w takim rozumieniu potocznym, bo to oczywiście nie jest nic złego, nie trzeba się przyznawać, tylko można o tym mówić. I właśnie opowiadał mi, że poszedł do lekarza i dostał tą lampę antydepresyjną, żeby się naświetlać i sobie tam przed nią siedział przez tam 10 minut przed wyjściem do pracy, bo dla niego ten szok był ogromny i on w ogóle bardzo właśnie cały czas wspominał, jak to tam w tych Włoszech tyle światła, tyle słońca, a tutaj w tej Polsce tak szaro. No i dosłownie było szaro i pamiętam też mój okres pracy tam przypadał na tą jesienną aurę, gdzie w ogóle do niektórych zakątków biura nie docierało za dużo światła, więc myślę, że to jakieś takie podłoże może genetyczne i to skąd pochodzimy też mieć jakby znaczenie do tego, jak my sobie, nasz organizm jak sobie z tym radzi naturalnie. To może właśnie już odejdę w tych pytaniach od mówienia o depresji, co bardziej o takim właśnie spadku nastroju, właśnie chandrze czy melancholii, bo zastanawiam się, czy bo te rzeczy, których powiedziałaś, one mają nam pomóc poczuć się lepiej. Mhm. Ale myślę sobie tak z drugiej strony, czy jest jakiś sens i cokolwiek wnoszącego w tym, że my jednak damy się ponieść tym smutkom, tej melancholii, tej chandrze. Czy mamy za wszelką cenę z nią walczyć, jakoś ją tłumić? Czy może jednak za nią pójść? Mhm. To jest też bardzo ciekawa kwestia, ponieważ z jednej strony emocje są czymś, emocje również negatywne, takie właśnie jak smutek, jakaś melancholia, są czymś naturalnym i my powinniśmy je przeżywać, jeśli coś konkretnego je spowodowało. I też właśnie w swojej książce Przewodniku po emocjach opisuję kilka tych emocji związanych ze smutkiem, kojarzonych ze smutkiem, też na takim bardziej szczegółowym poziomie. I na przykład jeśli odczuwamy żałobę po odejściu kogoś, czy w ogóle po nie tyle po śmierci, co po no jakiejś rozłące, czy może zerwaniu, czy utracie przyjaciela, to jest to bardzo kluczowe, żeby przeżywać te emocje i dać sobie czas, żeby też zrozumieć, że to jest naturalny proces, no bo jeśli tego nie zrobimy, to jest większa szansa, że utkniemy w jakimś takim dołku na dłużej i to też wynika z badań. Natomiast wydaje mi się, że to dużo zależy od naszej interpretacji tego w ogóle, co się dzieje, jakie emocje przeżywamy, bo jeśli wytłumaczymy sobie to tak, że no jest szaro za oknem, chciałabym być w jakimś cieplejszym miejscu, więc jestem teraz smutna i tkwię w tym smutku przez kilka miesięcy, to trochę jest też nasz wybór, jak my to interpretujemy i wydaje mi się, że wtedy trochę na swoją niekorzyść sami gramy. I co ciekawe, jest od kilku lat już bardzo dużo tych książek na temat właśnie tych skandynawskich sposobów na tą jesienną chandrę typu hygge czy jakieś inne, bo też była jakaś fińska filozofia szczęścia. I trochę jakby było takiego śmiechu z tych książek, z tych właśnie takich zawłaszczeń kulturowych. Natomiast wydaje mi się, że jest w tym jedna duża wartość, że właśnie nawet tą brzydką aurę można tak sobie reinterpretować, żeby czerpać z tego jakąś przyjemność. I jasne, to nie jest dla każdego. Nie każdy lubi otulać się kocykiem i pić ciepłą herbatę. Ale jest to według mnie jakaś forma reinterpretacji poznawczej, czyli też czegoś, co wykorzystujemy w terapii poznawczo-behawioralnej jako właśnie takie przeformułowanie i wzięcie nawet czegoś złego, przetłumaczenie czegoś gorszego na lepsze, czy w ogóle jakieś poszerzenie perspektywy i spojrzenie na jakoś bardziej obiektywnie, racjonalnie na tą sytuację. No bo jeśli mam wybór albo pozostać w tej melancholii przez pół roku, bo tak naprawdę to jest okres, w którym jest jakaś szaruga, nie ma liści na drzewach i wszystko wydaje się bardziej szare i mniej przekonywujące.
albo tak sobie to wytłumaczyć, że mogę wziąć jakąś korzyść z tego, mogę, nie wiem, ubierać się w super ciepłe, ładne swetry i mogę spotykać się ze znajomymi przy jakichś ciepłych naparach, no to jakoś to dodaje mi otuchy i wydaje się to rozsądniejszym podejściem, więc to naprawdę jest ogromna rola w tym, jak my to interpretujemy indywidualnie. Czyli po raz kolejny taka trochę edukacja i świadomość wokół tego, że ten spadek nastroju może się pojawić, ale nie traktowanie tego jako świetnej wymówki, żeby absolutnie nie wkładać żadnej pracy w samorozwój, tylko siedzieć i się taplać w niedoli. Bo to jest trochę taki właśnie pretekst, żeby sobie ponarzekać i się poczuć źle, nie musząc podejmować działań. Tak, no wydaje mi się, że to w ogóle jest jakiś rodzaj błędu poznawczego, że skoro jest źle na zewnątrz, to ja muszę też się czuć źle, nie? Takie właśnie uzasadnianie trochę utożsamianie swojego samopoczucia z tą pogodą, gdzie w ogóle tak nie musi być, no bo przecież życie się ciągle toczy i dużo rzeczy możemy inaczej interpretować. Wspomniałaś o tych smutkach, o stratach, o przeżywaniu, o tym, że jeżeli rzeczywiście coś nam się przytrafiło, to trzeba z tym pobyć i trzeba sobie z tym jakoś poradzić. Czy istnieją jakieś generalne zasady, wskazówki? Co mówi psychologia na to, gdy czujemy się gorzej, gdy przeżywamy jakieś ciężkie emocje? No najfajniej byłoby właśnie trochę dociec, skąd biorą się te emocje, to znaczy co je powoduje, ponieważ jeśli wydaje nam się, że z pozoru wszystko jest okej, mamy stabilne życie, ale właśnie czujemy jakiś taki smutek związany, który się przedłuża, to jest zawsze sygnał, żeby udać się do specjalisty, bo być może właśnie jesteśmy w jakimś epizodzie depresyjnym, być może to jest jeszcze jakiś łagodny stan, z którego da się sprawnie wyjść, być może to są jakieś zaburzenia hormonalne i w ogóle powinniśmy przebadać nasze zdrowie, bo to też często współwystępuje. Natomiast jeśli dzieje się coś takiego, co możemy gdzieś łatwo dociec, na przykład nie odczuwamy satysfakcji z naszej pracy czy z naszych relacji, przeżywamy jakiś kryzys związany z jakimiś kolejnymi etapami życia, to faktycznie wtedy łatwiej jest nam nadać to znaczenie i trochę nawet popracować samodzielnie właśnie tak ze swoimi myślami, ze swoimi emocjami. To znaczy, jeśli wydaje nam się, że nie odczuwamy tej satysfakcji z jakiegoś konkretnego powodu, to można po prostu rozważyć, co mogę teraz zmienić, co mogę z tym zrobić. Oczywiście psychoterapia też w tym wspiera i łatwiej jest to zrobić w oparciu o tą relację terapeutyczną i z kimś, kto nas pokieruje na przykład ku jakiejś zmianie, czy ku jakimś innym rozważaniom. Natomiast to, co też często obserwuję, to jest taka właśnie ucieczka od tych negatywnych emocji i taka niechęć do przeżywania ich, że no one są trudne, ludzie też jakoś unikają osób, którzy są właśnie smutni, więc automatycznie odczuwamy jakąś taką potrzebę pozbycia się ich. No a niestety emocje są czymś takim bardziej złożonym i też często odczuwanym na wielu poziomach w ciele czy w naszym układzie nerwowym i nie są czymś, co da się wyłączyć. I kiedy my je tłumimy, to one często nagromadzają się w postaci takiego nieprzeżytego napięcia i stresu, co często też potem prowadzi do różnych zaburzeń w zależności od tego, co przeżywamy, czy zaburzeń lękowych, czyli w kierunku takiego zamartwiania się przyszłością, czy właśnie w kierunku depresji, czy jakichś zaburzeń potraumatycznych, jeśli faktycznie wydarzył się jakiś kryzys. I to przeżywanie ich z taką intencją, że dajemy sobie czas, ale jakiś określony na przykład na trochę pomartwienie się. Jest też taką strategią, która potrafi regulować nasze emocje. To znaczy, jeśli faktycznie coś mi się nie udało i chcę trochę pozastanawiać się nad tym, co mogę z tym zrobić i też nazywam te emocje, mówię sobie, no dobra, czuję smutek, ale to dlatego, że nie wiem, ktoś mnie wystawił, ktoś mnie jakoś niewłaściwie potraktował, no to nadaje sens temu doświadczeniu. Jeśli bym z kolei powiedziała, że no dobra, no nic się nie stało i przeżywała ten smutek jakoś tak bardzo wewnątrz, to potem na przykład osoby mówią o jakimś płaczu w nieoczekiwanych momentach, czy atakach paniki, które też przychodzą często zupełnie w sytuacjach niezwiązanych z jakimś trudnym doświadczeniem. Więc jakby te emocje dają nam o sobie znać, ale już niekoniecznie wtedy, kiedy mamy na to przestrzeń. No właśnie, wydaje mi się, że my często
nie wiemy, czemu jest nam smutno, albo nie wiemy, czemu jesteśmy poddenerwowani, czy właśnie wtedy to jest ten moment, żeby udać się do specjalisty, żeby ktoś nam pomógł to zlokalizować, gdzieś jak najbardziej. Właśnie znaleźć to źródło? Tak, jak najbardziej. I też psychoterapia w ogóle rozwija naszą samoświadomość, więc wtedy trochę opowiadając, ale też kiedy terapeuta odzwierciedla czy parafrazuje nasze słowa, mamy więcej przestrzeni na to, żeby zastanowić się nad tym w ogóle, co w naszym życiu się dzieje, co może być czegoś przyczyną. To też nie jest tak, że terapeuta jakoś odczytuje i jakby tutaj daje nam na tacy jakieś odpowiedzi, tylko raczej to jest nasza wspólna praca i jeśli wypowiadam coś, opowiadam o jakiejś historii, ale terapeuta odpowiednio kieruje tą historią, to też często no, pacjent ma wtedy okazję, żeby przyjrzeć się temu trochę z innej perspektywy. I takie też rozwijanie tej samoświadomości, czy poprzez na przykład praktykę uważności, medytacji, czy przez inne techniki, też będzie pozwalało na to, że mamy wtedy więcej tych zasobów, żeby radzić sobie sami i samemu dostrzegać na przykład, że jest jakiś smutek, ale on wynika z jakiejś konkretnej sytuacji, więc daję sobie teraz chwilę, żeby z tym pobyć, ale na przykład przechodzę do jakichś kolejnych zadań, które są dla mnie naturalne, a nie wyciszam go, nie staram się zająć od razu czymś, na przykład jakimś zadaniem z pracy czy sprzątaniem mieszkania, tylko po to, żeby nie czuć tego smutku. No właśnie, bo to wyciszanie i tłumienie, mam wrażenie, że często jest też totalnie nieuświadomione, że my nie myślimy sobie, o, poczułam smutek, teraz zajmę się czymś innym, albo jestem zła, więc wyprę to w taki czy taki sposób, tylko my chyba automatycznie idziemy w te czynności tłumiące i totalnie jakby tracimy kontakt z tym, co się w nas wydarzyło. Tak, to prawda. I dlatego to jest, właśnie mówimy o tym tłumieniu, bo to nie jest tak, że my jakoś świadomie właśnie wtedy to zauważamy i decydujemy się na jakieś inne działanie, tylko to się często na tym podświadomym etapie dzieje. I też myślę, że samo to uświadomienie, że często właśnie jakieś napięcie w ciele, czy jakieś konkretne objawy już mówią nam o właśnie tych nieprzeżytych emocjach, często daje już jakąś taką ulgę komuś, kto na przykład właśnie przychodzi na psychoterapię i zaczyna rozumieć to, co się w ogóle w nim dzieje. A masz na przykład jakieś przykłady tego tłumienia emocji? Bo my możemy nie być właśnie po raz kolejny świadomymi, że to zachowanie jest jakąś formą kompensowania sobie czegoś, co się wydarzyło w naszym życiu, jak choćby, nie wiem, teraz mi przychodzi do głowy, że mam ochotę na coś słodkiego, kiedy poczułam się w jakiś sposób zraniona, ale często nie czuję tego zranienia, smutku i rozpaczy, tylko myślę sobie, ale bym sobie zjadła ciasto. Mhm. Wiesz, myślę, że to tłumienie ogólnie w naszej jakby dobie tego w ogóle przestymulowania, przebodźcowania jest bardzo proste, bo wystarczy, że zajmiesz się jakimś zadaniem z pracy, ale też, że zajmiesz się telefonem i zaczniesz sobie właśnie scrollować, mimo że na przykład bardzo się gdzieś spieszysz i odczuwasz napięcie, że nie zdążysz, ale mimo wszystko gdzieś, nie wiem, jadąc szybko jeszcze próbujesz nadrobić jakieś zaległości na, nie wiem, maile czy cokolwiek i to wtedy też nam daje jakieś takie poczucie, że jeszcze więcej na siebie nakładasz. Zamiast zatrzymać się i powiedzieć, dobra, jestem zestresowana, bo na przykład jadę na jakieś ważne spotkanie, czy nie wiem, mam mało czasu i próbuję zmieścić ileś aktywności w ciągu dnia, to jeszcze dokładam sobie jakąś właśnie, nie wiem, scrollowanie Instagrama, nie? Ze złością też często jest tak, że w ogóle my nie jesteśmy nauczeni jej przeżywania, bo szczególnie często nam, dziewczynkom, mówiło się, że nie wolno się złościć, bo złość piękności szkodzi, więc to tłumienie tak naprawdę to jest coś, czego jesteśmy nauczeni. Oczywiście nie wszyscy, ale no niektórzy bardziej to podchwytują. Często pojawia się wtedy zajadanie emocji, z tym wiążą się różne zaburzenia odżywiania, zajadanie w ogóle jakiegoś takiego napięcia, więc jakby no tutaj każdy pewnie ma jakieś takie swoje indywidualne kwestie, tak? Pewnie jakieś używki mogą wchodzić, tak, no oczywiście. Czy alkohol, papierosy, inne rzeczy. Alkohol, który tak naprawdę, choroba alkoholowa, która po części pewnie jest niezdiagnozowaną wcześniej depresją, nie? Czyli jakimiś innymi zaburzeniami. No bo wydaje nam się, że właśnie coś, co ma dać to ukojenie, jest z pozoru dobrym rozwiązaniem, a przyczynia się do podtrzymywania problemu, czasami zaostrzania go i jeszcze z kolejnej strony do wytworzenia uzależnienia. A czy właśnie obserwując ludzi,
no i też wiadomo, zajmując się profesjonalnie tematami psychologicznymi, doszłaś do wniosku, że my jesteśmy rozłączeni albo zupełnie nie zaznajomieni z emocjami? No to jest takie już kultowe pytanie, które lubię zadawać w gabinecie. Bardzo proste. Jakie znasz emocje? Mhm. I bardzo często słyszę, no dobre, złe, albo smutek, radość, strach. No i koniec, nie? Mhm. I to są takie podstawowe stany, które ktoś odczuwa. Często też właśnie osoby mówią mi, że nie złoszczą się, albo właśnie no, w zasadzie nie odczuwają jakiegoś strachu, więc jakby to zawsze też mówi o tym, że to nie jest możliwe, żeby nie przeżywać którejś z tak właśnie podstawowych emocji, tylko raczej przeżywamy je w jakiś taki nieświadomy sposób. Drugą rzeczą, którą bardzo często słyszę, to jest w moim domu nie rozmawiało się o emocjach, mhm. czyli takie właśnie przeżywanie wszystkiego w środku, a nie uzewnętrznianie się z jakimiś trudnościami, bo na przykład no, rodzice nie byli skorzy do takiej rozmowy, nie? I nawet w dorosłym życiu to się gdzieś potem przejawia na takim poziomie, że no, do rodzica na przykład nie warto zwrócić się z jakąś trudnością, bo to będzie na przykład okazanie słabości czy jakiejś niekompetencji. Więc to są chyba takie dwie rzeczy, które jakoś najbardziej widzę też w swojej pracy. Ale to stwierdzenie, że w moim domu nie rozmawiało się o emocjach, też może być taką wymówką. Znaczy, mm-hmm. ja nie rozmawiam o emocjach, nie umiem, dlatego że mnie nie nauczono. Czyli znowu nie bierzemy odpowiedzialności mm-hmm. za to, że możemy teraz się ich nauczyć. Jakby no tak, rodzice zrobili coś tam może nie najlepiej, ale teraz nasze życie jest przed nami, jakby jest w naszych rękach i chyba da się nauczyć tych emocji i rozpoznawać je, prawda? Tak, no jeśli ktoś już przychodzi na psychoterapię, to jak najbardziej. I ja jestem też zwolenniczką takiej psychoedukacji właśnie w gabinecie, gdzie po prostu wręczam niektórym pacjentom, nie wszystkim, listę emocji mhm. do zapoznania się. I to jest często no tak proste, a tak odkrywcze już na jakimś poziomie zadanie, że okazuje się, że no znamy te nazwy, bo one się gdzieś tak. przejawiają, nie wiem, w literaturze, w życiu po prostu, ale ich nie używamy. A to właśnie takie szczegółowe nazywanie emocji jest też bardzo ważną strategią regulacji emocji. Już odwołując się do tej jesiennej handry, no jeśli powiemy sobie, że jest, nie wiem, przez cały tydzień szaruga za oknem i faktycznie to trochę mniej jakiejś takiej energii i werwy czujemy. Jeśli powiemy sobie, że no to ja mam teraz jesienną depresję i w ogóle nie wychodzę z łóżka, no to jest dość mocne słowo, mhm. nie? To jest też słowo, które gdzieś pojawia się w niewłaściwy sposób, zawłaszczane i często media próbują, w mediach pojawia się właśnie to stwierdzenie po to, żeby sprzedać coś, co ma polepszyć ten nastrój, ale to już jakby dygresja. Natomiast jeśli powiemy sobie, że no faktycznie odczuwam trochę takiego przygnębienia, może to jest właśnie ta jesienna handra, a może po prostu nie zrobiłam nic, co jakoś by mnie pobudziło, to też nadajemy inne znaczenie tej naszej sytuacji. I to, jak my często w ogóle wyolbrzymiamy emocje, jest niesamowite, bo okazuje się, że potrafimy używać naprawdę skrajnych określeń i skrajnych słów, żeby wyrazić jakieś nawet najmniejsze niezadowolenie. Typu, uciekł mi autobus, najgorszy dzień na świecie, nie? Albo, nie wiem, pokłóciłam się z chłopakiem, no chyba się zabiję. I bo to są naprawdę zbyt duże słowa, żeby coś takiego opisywać. I to nie jest koniec świata, więc jakby takie doszczegółowienie tego i powiedzenie, że jestem zirytowana, zamiast tego, że jestem wkurzona na maksa, czy że jestem trochę przestraszona, zamiast tego, że boję się na śmierć, też pozwala nam jakoś odpowiednio zinterpretować te emocje w sobie. Ale też chyba właśnie jak nazwiemy je, albo napiszemy, albo powiemy mm-hmm. na głos, to trochę schodzi z nich ta moc. Tak, dokładnie. One są wtedy takie normalne mm-hmm. i też przemijalne, o ile istnieje takie słowo. Tak, i często po prostu też nadajemy sens temu napięciu, no bo jeśli ja się czymś stresuję, boję się czegoś, obawiam i powiem sobie, no dobra, no czujesz lęk, no bo zaraz ma się wydarzyć to i to, więc to jest jakoś naturalne wtedy i faktycznie schodzi to napięcie i to jest właśnie kolejna tak bardzo prosta i wręcz banalna metoda, a też słyszę to w gabinecie często, że jest to jakoś pomocne jednak. Pamiętam, jak sama dostałam taką listę emocji od mojej psychoterapeutki i byłam w szoku, że jest ich tak dużo i powiem szczerze, że jak miałam za zadanie wybrać rano, jaką emocję czuję,
to było dla mnie strasznie trudne. A wiesz, wydawało mi się, że jestem osobą świadomą, która gdzieś tam obserwuje siebie i wiem, co przeżywam, a my, no właśnie, nie jesteśmy do końca nauczeni tego, żeby to wychwytywać i czasami nam się na przykład mylą emocje, bo nam się wydaje, że jesteśmy smutni, a tak naprawdę jesteśmy wściekli, czy tam odwrotnie. Albo wydaje nam się, że jesteśmy właśnie podekscytowani, a tak naprawdę jest tam strasznie dużo strachu, jakiegoś wstydu i ta nauka nagle otwiera nam, nie wiem, dla mnie to było takie mega rewolucyjne, żeby zaznajomić się z tym i przez to spada nam niesamowicie napięcie przy większości sytuacji w życiu. Tak, ale masz też takie poczucie, że jesteś jakoś bardziej w kontroli tych emocji, nie? I że możesz tak naprawdę napisać sobie taką historię, jak chcesz. I to nie jest tak, że sobie coś wmawiasz, tak? Bo właśnie, no jestem szczęśliwa. Tylko, że no, jeśli robisz to w zgodzie ze sobą i obserwujesz właśnie swój nastrój i swoje zachowanie, no to jesteś w stanie jakoś bardziej racjonalnie do tego podejść, czy z jakąś taką większą otwartością. A powiedz mi, co jeszcze można zrobić, żeby nam było jakoś raźniej z tą melancholią jesienną? No na pewno warto zadbać o takie podstawy właśnie jak sen odpowiedni, na co nie tylko chodzi tutaj właśnie o długość tego snu, tylko też o regularność, to jest w ogóle nadrzędną zasadą, czyli w takich badaniach wykazano, że jeśli ktoś chodził spać o tej samej porze, to ten sen był efektywniejszy niż ktoś, kto spał tą samą liczbę godzin, czyli powiedzmy 8, ale w różnych konfiguracjach. To było raz idę spać o 23, raz o 2, że faktycznie ten nawet krótszy, ale bardziej regularny sen, czyli wstaję i budzę się, przepraszam, kładę się i budzę się o tej samej porze, o tej samej godzinie, jest bardziej regenerujący dla nas. Na pewno też odżywianie, szczególnie jakby zadbanie właśnie też o tą regularność posiłków, o to, żeby one były odżywcze, a nie śmieciowe. To jest też coś, o co ja pytam w ogóle w trakcie takiej pierwszej konsultacji. I na pewno jakąś formę aktywności fizycznej i tutaj niekoniecznie może dla wszystkich właśnie ten okres jesienno-zimowy będzie dobrym czasem, żeby robić jakieś swoje najtrudniejsze treningi na siłce, ale może właśnie jakaś forma dłuższych spacerów, co często łatwo też zastąpić nawet jakimś dojazdem do pracy, tak? Można wyjść przystanek wcześniej albo pójść na jakiś dalszy przystanek, też trochę właśnie dywersyfikować sobie tą drogę, jeśli gdzieś idziemy w jakieś znane nam miejsce, to żeby też chętniej jakby sięgać po te spacery, czy może rower, żeby też szukać jakichś takich okazji do tej aktywności fizycznej w ciągu dnia. No i oczywiście jakaś taka forma rutyny, co jest coś, co bardzo osadza i daje nam takie poczucie bezpieczeństwa, czyli albo jakaś taka rutyna poranna, gdzie możemy zająć się czymś przyjemnym przez chwilę, zanim jeszcze odpalimy ten telefon, komputer, może właśnie przygotować sobie coś do picia, ta rutyna wieczorna, która też właśnie ma nas wyciszyć, przygotować do snu, czyli takie osadzenie też właśnie w tym tu i teraz, a może właśnie zrobienie sobie jakiejś listy zadań, czy jakiegoś wpisu w dzienniku, ale żeby jakby nie zasypiać z jakimś poczuciem, że muszę coś jutro zrobić, tylko że jakby mamy to ogarnięte, tak? Że jakby zrobiliśmy jakąś pracę, która miała na celu zaplanować jakiś kolejny dzień i wtedy możemy odczuwać też większy spokój, stabilność. To są chyba takie podstawy i w zasadzie nie ma takiej wielkiej filozofii. Po prostu trzeba się tego trzymać. Ale to jest ciekawe też z takiego socjologicznego punktu widzenia, że nasz klimat, okej, teraz się zmienia, ale przez lata był bardzo stały i powtarzalny. To samo działo się w Skandynawii, czy w wszelkich krajach północy i oni potrafili sobie jakoś to obrócić na korzyść, typu tak, właśnie stworzyć sobie te filozofie życia, mnóstwo różnych rytuałów i praktyk. Przecież jest jakaś wielka jakby kultura na przykład saun, które też świetnie właśnie wpływają na odporność, na nasze samopoczucie. My jesteśmy troszeczkę gdzieś tam niżej, jeśli nie wiem, nawet patrząc na Danię, która też jest uznawana za skandynawski kraj, to nie aż tak daleko, a jednak u nas się kulturowo się to nie przyjęło. I u nas nadal jednak bardziej pielęgnujemy w sobie to poczucie, że jesień i zima są najgorsze. Nie ma takich polskich super remediów na smutki i ponure dni, ale może się mylę. Mamy polską złotą jesień, tak, z której warto korzystać, póki jest. Póki jest, bo zaraz już jej nie będzie.
No i nie wiem, ja staram się gdzieś właśnie szukać takich rzeczy i niekoniecznie przypisuję jej jakieś zagraniczne nazwy, właśnie typu to hygge czy coś, ale mam na przykład w tym mieszkaniu, w którym teraz mieszkam, bo ciągle się przeprowadzam, mam klon za oknem i to tak centralnie po prostu na wysokości okna, więc teraz mam taki projekt, że robię codziennie zdjęcie tego klonu. Oczywiście w różnych konfiguracjach, raz są chmury, raz jest słońce i potem sobie porównam jak ma progres od zielonych liści do braku liści. I jest jakoś tak codziennie wstaję z tym poczuciem, że dobra, no to jestem w kuchni, robię sobie jakieś tam picie, ciepłą wodę i robię zdjęcie tego klonu i jakiś taki to jest miły moment. Urocze to jest. Bardzo proste i może głupie, ale... Nie jest głupie, ale myślę, że jak mamy tą polską złotą jesień, to fajnie, ale jak ona się skończy, to wtedy już nam się kończą opcje. Natomiast to jest może dobry moment, żeby właśnie czerpać z tego, co wymyślono w innych krajach. Bo, nie, no jasne. Bo to są sprawdzone sposoby. To jest okej, żeby czerpać z tego, co mają do zaoferowania właśnie tradycje czy kultura innych krajów. No i właśnie tak jak powiedziałaś, takie sauny czy świeczki i gorąca czekolada, kocyki i lampki. Myślę, że ta edukacja w Polsce też jest potrzebna i to się coraz bardziej staje powszechne. Tak, no myślę, że jakby też każdy z nas odczuwa pewnie jakąś taką otuchę, czy jeśli, nie wiem, widzimy pierwszy śnieg, jakiejś takiej malowniczej scenerii, czy jesteśmy gdzieś właśnie w górach, no to potrafimy czerpać wtedy z tego radość, nie? Że gdzieś często traktujemy tę pogodę, czy właśnie to, że jest jakaś szaruga, czy plucha, jako taką przeszkodę w jakichś codziennych aktywnościach, nie? Typu, że nie wiem, przemokną mi buty, albo będzie mi jakoś tam ciepło, czy przepraszam, będzie mi zimno. Natomiast no to też jest jakiś nasz wąski sposób myślenia, tak? No bo na pogodę też można się przygotować. Są ludzie, którzy jeżdżą cały rok na rowerach i to w kilku krajach pewnie, tak. Nie? Dałoby się wymienić. Albo biegają. Tak, albo biegają, albo w ogóle dojeżdżają do pracy w taki sposób. Więc na wszystko da się znaleźć jakieś rozwiązanie i to nawet nie chodzi o jakieś koszty, tylko czasami bardziej tą zmianę nastawienia. Przyszła mi do głowy jedna rzecz, którą robimy w Polsce od niedawna i jest to hit narodowy, czyli morsowanie. O, no właśnie. Ja jeszcze nie morsowałam nigdy. Ja raz morsowałam w basenie, więc to się tak do końca nie liczy. Nie był taki turbo zimny. Ale myślę, że jest to jedna... Też nie obserwuję tego jakoś bardzo, ale jest to jedna z takich niewielu aktywności, z takich fenomenów wręcz, tak, które podbiły bardzo dobre masowo spostrzeżenie, faktycznie. Naszych rodaków. I umilają czas. Coś w tym jest. No tak, to też chyba zwykle właśnie robi się w jakiejś grupie znajomych. Tak, jest ten element takim... celebracji, takiej letniej wręcz. Tak, no i jest właśnie zawsze jakieś takie pamiątkowe zdjęcie. Jest tam chyba, że się nie próbowałam tego nigdy, ani nie obserwowałam tak na żywo, ale jak widzę te zdjęcia z morsowania właśnie coraz częściej gdzieś tam na social mediach, to mam poczucie, że ci ludzie są zadowoleni. Tak. Oni wydają się szczęśliwi. Miejmy nadzieję, że to nie wynika z tego, co konsumowali w trakcie morsowania. Nie, no mam nadzieję, że wszyscy robią to odpowiedzialnie. Tak, tak, oczywiście. Ale wiem, o co jeszcze miałam się ciebie zapytać, bo przecież to jest takie moje w sumie remedium na jesienną, ponurą aurę. A mianowicie wyjazdy w ciepłe miejsca. Mm-hmm. Czy to jest dobre rozwiązanie? Czy to jest ucieczka? Czy to jest pomoc sobie? Czy powinniśmy właśnie sobie tak czasami, jeżeli mamy taką możliwość, wyskoczyć gdzieś, żeby się nagrzać i to nam pomoże? Czy może właśnie odwrotnie? Wrócimy i będzie nam jeszcze gorzej. Ja mam takie doświadczenie właśnie tej drugiej kwestii, o której powiedziałaś, czyli że wróciłam i było mi jeszcze gorzej. Miałam poczucie takiego niedogrzania, ale faktycznie myślę, że to jest bardzo indywidualna kwestia, bo tak jak są osoby, które uwielbiają upały i czują się w nich dobrze, tak pewnie są też osoby, którym jakoś ta temperatura sama w sobie nie przeszkadza, że jest zimniej, tylko że właśnie może jest jakoś tak bardziej ponuro. Więc myślę sobie, że to jest indywidualna kwestia i jeśli mamy taką ochotę, no to dlaczego nie? Tylko właśnie może warto się nastawić jednak, że po tym powrocie no tutaj nic nie zmieni na miejscu drastycznie, więc jak najbardziej czerpać z tego czasu. No chyba, że ktoś wyjeżdża w ogóle na całą zimę, no to wtedy faktycznie unika tego, co tutaj lokalnie się dzieje. Ale myślę sobie, że dla organizmu właśnie w ogóle to jakieś takie przystopowanie, czy taki właśnie urlop w zimie, no jest też czymś potrzebnym, bo my wtedy chyba właśnie często trochę tracimy tej aktywności,
A to jest też tak, że czym mniej mamy tych aktywności wokół, to znaczy na przykład jeśli, nie wiem, opuścisz kilka dni jakiejś praktyki, treningu czy czegokolwiek, to też coraz ciężej się zabrać. Właśnie te krótsze dni też powodują, że jakoś no, coraz mniej nam się chce i jeśli utrzymujemy tą aktywność na jakimś poziomie, to tym lepiej. Jeśli z niej rezygnujemy, to może też tak pójść lawinowo, że coraz trudniej będzie nam się jakoś zaktywizować. Więc myślę sobie, że taki wyjazd jest też... No właśnie jakąś taką formą odskoczni, nie? I może takiego trochę dostania jakiegoś napędu i warto też wtedy z tym napędem, z tą energią wrócić, a niekoniecznie właśnie użalać się nad tym, że coś straciliśmy, no bo no, można właśnie pójść w tych dwóch kierunkach, nie? Albo jakiejś takiej wdzięczności, odczuwania właśnie tego, czy pielęgnowania tego uczucia, jak tam nam było dobrze, gdziekolwiek to nie jest, albo tego, że tu jest nagle źle. Nie? Ale tak sobie myślę, może na koniec pozwolę sobie na taką jakąś filozoficzną refleksję, czy taka przeprowadzka, czy taki długi wyjazd w ciepłe miejsce to jest sposób na to, żeby uniknąć takiej sezonowej chandry, jakiejś melancholii, czy ona by na przykład nas i tak dopadła, bo to jest jakaś część też ludzkiego życia. Czy może właśnie taki wyjazd jest tylko ucieczką od tych emocji, które powinny do nas przyjść po tej letniej euforii, jako taki balans tego, że czasem jest lepiej, czasem jest gorzej. Co o tym myślisz? Myślę, że to jest indywidualna kwestia w zależności od tego, jakie mamy, nie wiem, tryby dnia, czy jak pracujemy, tak? No bo jeśli ktoś wyjeżdża na dłużej, ale gdzieś cały czas będzie utrzymywał jakąś swoją pracę, czy życie rodzinne, no to może faktycznie nic się takiego nie zadzieje. Natomiast jeśli ktoś będzie próbował właśnie szukać cały czas jakiejś stymulacji, spychając przy tym jakieś problemy, które na przykład zostały tutaj w kraju, no to już będzie nam dawało jakiś taki znak zapytania, czy taki sygnał ostrzegawczy, nie? Że coś może faktycznie się dzieje, no nie w zgodzie z tą cyklicznością. Myślę sobie, że faktycznie no to jest teraz trochę taki czas na odpoczynek, jakąś taką regenerację. Jeśli ktoś będzie chciał się zapychać tymi zadaniami, czy tutaj, czy na innym kontynencie, no to trochę pozostaje w tym samym schemacie, może jakiegoś przepracowania ogólnie, czy takiego przestymulowania się. Ale już tak wracając do początku, myślę, że najczęściej w naszej rozmowie jednak przebił się ten wątek światła, że właśnie komuś może przeszkadzać temperatura, niezależnie od tego, czy jest tam raz wysoka, raz niska, w zależności od preferencji, ale kiedy nie ma słońca, no to większość z nas właśnie odczuwa ten spadek nastroju, więc może na przykład to, że niektóre narodowości są uważane za takie bardziej depresyjne, refleksyjne i ponure, wynika z tego, że tego słońca po prostu jest mniej, bo kiedy patrzymy sobie na, nie wiem, kraje basenu Morza Śródziemnego, tam raczej utożsamiamy ludzi z taką aurą luzu, celebracji, uśmiechu, radości. To nie znaczy, że oni nie mają strachu, tak, złości, smutku, bo my też sobie chyba czasem bezsensownie tak idealizujemy, że właśnie o, Dolce Vita i po prostu tam nam było najwspanialej. Ale tego rzeczywiście może być mniej. I dlatego ja nadal optuję za tym, żeby się na to słońce wystawiać. A super, że powiedziałaś o tych narzędziach, dzięki którym możemy trochę oszukać i zhakować nasz organizm i poprawić tym samym swoje samopoczucie. Więc utwierdziłaś mnie w przekonaniu, że to nie jest właśnie wypieranie i tłumienie, tylko wspieranie jakichś naturalnych procesów, co jest utrudnione w tym okresie bez słońca. Więc tak, mamy rozwiązanie. Myślę, że część jakby tego rozwiązania to jest pogodzenie się z tym i jakieś takie akceptowanie, i druga część to jest jakieś dobudowanie sobie takiej narracji, czy takich właśnie technik, rytuałów wokół tego, żeby nam to jakoś wspierało. No, jeśli nie ma słońca za oknem, to można włączyć jakąś miłą lampkę i też wtedy to jakoś da nam takie poczucie przytulniejszości, nie wiem, czy to jest słowo, niż takie no właśnie szare światło dobijające się za jakichś zamglonych okien. Czyli sięgamy po narzędzia, akceptujemy smutki, ale raczej sobie pomagamy, a nie taplamy się w tej goryczy i przekleństwie, jakim jest mieszkanie w naszej szerokości geograficznej. Tak, dobrze to podsumowałaś. To powiedz nam na koniec, bo rozmawiałyśmy o emocjach, dlaczego warto przeczytać przewodnik o emocjach? W przewodniku o emocjach faktycznie dużo tłumaczy takich poszczególnych emocji, też na przykładzie różnych badań, ale też na przykładzie różnych
różnych anegdot, czy różnych efektów, czy nawet takich form dbania o siebie. I mam takie poczucie, że może nie do końca wyczerpałam temat, bo to można było napisać jakąś Biblię albo encyklopedię, ale to jest taka książka, która powstała z myślą, żeby wspierała też w jakichś trudnych momentach, którą można otworzyć gdzieś w środku, szukając jakiejś konkretnej emocji, doczytać o niej, jeśli czujemy, że to może być to, co właśnie odczuwamy w nadmiarze, czy to coś, co ktoś z naszych bliskich może odczuwać. I dlatego też ona ma taki przyjemny dla oka wygląd i ilustrację, żeby też zachęcała do tego, żeby gdzieś tam po nią sięgnąć częściej i pielęgnować w sobie te uczucia, a nie tylko posługiwać się tymi właśnie kategoriami dobrze, źle i szukać jakichś takich niuansów. Ekstra. Czekam na przewodnik po emocjach. Myślę, że też mam jeszcze wiele do nauczenia się, a wieczory jesienne i zimowe sprzyjają przeglądaniu książek, jak albumów. Od nich nie emituje żadne światło. Obok ciepła w znaczeniu koloru lampka. Tak. Może też jakiś ciepły napój i świeczka. I można się edukować i oswajać z jesienią. Mamy tak. To. Powinna to być jakaś teraz nasza polska nazwa na to. Już nie hygę, tylko trzeba coś wymyśleć. Myślę, że to jest kwestia czasu. Tak, i ktoś coś wymyśli. A może to będziemy my. Zobaczymy. Dziękuję Ci, Ania, bardzo, że podzieliłaś się wiedzą swoją i trzymam kciuki za premierę książki i do usłyszenia. Dzięki. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka oraz dziękuję marce Mini za objęcie nad nim patronatu w ramach kampanii Mini pełne dobrej energii. A ja, jak zawsze, przypominam, że mój podcast ukazuje się w każdy poniedziałek o 7 rano i w każdy pierwszy dzień miesiąca, kiedy to mam dla Was solówki i możecie mnie posłuchać na Spotify, na iTunesie i na YouTubie. Niezmiennie odsyłam Was też na mojego Instagrama Karolina Sobańska. A my słyszymy się już niedługo. Do usłyszenia. Cześć.